Mówiłaś, że... A jeszcze mam takie pytanko, czyli mam rozumieć, że królowa podróbek tureckich ma walkę z panią z Miami. Wiesz co, jeżeli chodzi o walki, to let's see. No, stanęłaś do face to face'a. Wiesz, to jest wyzwanie, ja jestem kochanie. W Polsce, żeby pogwiazdożyć, żeby pośmiać się z takich pseudocelebrytek jak wy, więc... Znaczy nie, to ja się mogę z ciebie teraz, Karola, im pośmiać. Skoro chcesz tak startować ze mną, to wystartujemy na grubo. No z tobą, kochana, przyszłaś na pewno, z jakimś nie? frajerskim, kurwa, swoim, nie wiem, wizją, wchodzisz wszędzie. Ogólnie mi podoba się twój ten koncept, bo tak inteligentnie podchodzisz do tego wszystkiego i się wypowiadasz, że zrobiłaś, kurwa, z ludziom z głów masakrę. Tylko, że ja jestem na tyle kumatą Chciałabym osobą. Powiedzieć, że zrobię masakrę z twojej głowy, ale gdybym kiedykolwiek miała Dokładnie, zawalczyć, to nie z tobą. To. Dlaczego nie z tobą? To po co stanęłaś do face to face'a? No nie, kochana, nie. Dolarsów nie dostaniesz. Ja nie chcę twoich dolarsów, mi wystarczą polskie złotówki. Karolina, w takim razie zapytam, czym według ciebie różnią się celebryci od... Bardziej, że to ty nie będziesz płacić, tylko federacja. Od takich właśnie udawanych, czy podrób celebrytów. Wiesz co, masz tutaj dosłownie parę centymetrów od siebie porównanie po prawej i po lewej, tyle mi wystarczy. Ale słuchaj, ty chcesz mi teraz ubliżyć? A kim ty jesteś, żebyś tutaj przychodziła, gwiazdożyła i wyzywała nas od jakichś celebrytek? A kim ty jesteś? Przyjechałaś do Polski, kozaczy się, jaką królową? Najmąc. Królową czego? Że kurwa, dolarsów wiesz co do mnie doszło? Najmąców, że ty mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu w Miami. Nie wiesz, że tak o tobie gadają? Kochanie, ja mam nawet 5. Słuchaj, nawet jakbyś miała miliardy, myślisz, że jesteś lepszym człowiekiem? A nie, człowiekiem? Miliardy to mój Jack. Myślisz, że jesteś... Daj mi skończyć. Masz troszkę kultury? Myślę, nie, że jesteś. Nie dam. Next question. Posłuchaj mnie. Nawet jakbyś miała kochana. Miliony... Made in Poland. Myślę, że nie Agnieszka. Jesteś lepsza... Question. Myślę, że nie jesteś lepsza tutaj od tych wszystkich ludzi. Wiesz o tym? A mówisz, że jesteś najlepsza, bo masz Bo miliony. Jestem. Skończ gadać bzdury. Kim jesteś? Kim jesteś? Wchodzisz do świata... Kim jesteś? Fajtów, Agnieszko, i jesteś grzeczna. To co to jest, kurwa, że ja coś mówię, a ona mi przerywa? To jest udawana. No chuja, przyszliście tu z nią? Pozwalacie sobie na to, że ona jest królową? Czy jaki chuj? Ja sobie Dobra, na to nie jest mówię. Gościem specjalnym i zadaję pytania. Gościem specjalnym, który mi i jej ubliża. My jesteśmy pseudocelebrytkami. Laluna, nie korzystaj z mojej popularności, podzielmy się z Agnieszką. Nie dupę, kurwa, bo z ciebie żadna królowa dolarsowa, kurwa. Nie bierz wszystkiego, podziel się popularnością moją z koleżanką, chwileczkę. No więc Agnieszko, wchodzisz do świata freak fightów i jesteś grzeczna. To jest udawana poza? Nie, to nie jest udawana postać. Nie chcę nikogo udawać. Wchodzę tutaj taka, jaka jestem naprawdę. I chciałabym, żeby ludzie też zobaczyli mnie właśnie z tej strony. Okej, dziękuję. Laluna, ja wiem, że ty strasznie nie lubisz, kiedy ludzie nie okazują ci szacunku, strasznie nie lubisz, kiedy ludzie cię... No właśnie, dlatego Karolina straciła do mnie szacunku. A sama to robi. Laluna, chciałem cię zapytać... Dokładnie, ale wiesz dlaczego? Chciałem cię zapytać, skąd, jakby z czego wynika taka twoja potrzeba, no bo widzę, że tutaj po prostu gotuje się w tobie, kiedy ktoś cię ignoruje. Gotuje się we mnie, no proste. Przychodzi Karolina tutaj, gdzie kurwa... Dobra, już nie gadaj, wiem, że chcesz artykuły. Zapisałam, ale nie przerywaj mi. To, że jesteś gościem specjalnym, nie znaczy, że ja się kurwa wypowiedzieć nie mogę, kobieta. Będziesz miała artykuły, nie, będziesz miała zaraz innym. Ty, bo zaraz stąd kurwa wyjdę, bo z tobą nie będę przy jednym panelu siedziała. Krótko, słuchajcie, chodzi o to, że kolejna osoba przychodzi tutaj i się kurwa wywyższa i liczy na to, że znowu będę siedziała cicho i będę pani dolarsowej, queen kurwa, ulegała. Nie, ja powiedziałam, dopóki nie stracisz do mnie szacunku, to ja mam do ciebie. Tracisz do mnie szacunek, bo mi kurwa powiedziała, że jestem tam podróbą turecką, chujemuje. Ja mam to w piździe, 90% ludzi w Polsce zapierdala. O Boże, ona na siłę chce ze mną walkę, ja mówię, że nie chcę je z nią. Odpowiadam Pawłowski tobie, bo z nią nie dyskutuję. A więc teraz ci mówię krótko, straciła do mnie szacunek, bo mi tam powiedziała parę słów. Ale ty nawet nie wiesz, co to jest szacunek, kochanie. Ale ty do mnie go straciłaś. Dobra, ja tu jestem. Ale nie ma dobra, bo ja tu rozmawiam z Pawłowskim. Dobrze, dziewczyny, ale chwilę, ja mam jedno bardzo ważne pytanie. No? Jakim cudem wy tak szybko przeszłyście drogę? Pierwsze, co się wydarzyło, to jakby skomplementowałyście swoje stroje i nagle przeszłyście do takiej mocnej ofensywy. Co się wydarzyło? No tak, no bo kurwa siedzi i pokochała mnie i poczuła te dolarsy z Miami. Ja poczułam dolarsy z Miami, a chuj kładę na dolarce i Miami. Kurwa, dziewczyno, jestem w Polsce i lubię złotówki, kurwa. Ja pierdolę. Co ty myślisz, że to jest, kurwa, wielki szczyt wyjechać do Miami? Mi się zajebiście żyje w Polsce, zobacz, a co tu się dzieje. A byłaś kiedyś w Miami? Na chuj tu przyjeżdżasz, jak tak chwalisz no Miami? No nie byłaś w Miami, no to... Na pewno nie będę, bo zajebiście mi się żyje w Polsce. Kurwa, ty. Po chuj tu przyjeżdżasz, jak ci tak dobrze tam?
Luna, na samym początku powiedziałaś, że lubisz postać Caroline, bo ona w jakiś sposób wzbudza emocje. Poczekaj, daj mi dokończyć, bo tak wzbudza emocje, że denerwuje ludzi, bo robi to mądrze i teraz sama dałaś się tak sprowokować, że wybuchasz. Znowu wypowiada jakieś słowa na mój temat. I to jest pseudo-celebryci, pseudo tam, kurwa, moje dolarsy, twoimi dolarsami to se, kurwa, mogę dupę podetrzeć, kurwa. Nie, ja wycieram nos i podcieram, ty nie możesz. Nie mogę? A kto mi zabroni? Ty? No, zmęczyłaś się, nie? Właśnie, to nie twój świat. Lepiej wracaj do Miami, kurwa. Wracam, wracam. Ale powrócę i do Polski niedługo. Mam nadzieję, że powrócisz, spotkamy się w oktagonie. Konrad, na pierwszy...